Każde miasto ma swój budżet obywatelski, ale nie każdy wie, że jest coś takiego jak marszałkowski budżet obywatelski. Właśnie rozpoczęło się głosowanie w kolejnej jego edycji. Wśród ponad 100 zgłoszonych projektów nie brakuje takich związanych z ochroną zdrowia. Przyjrzał się im Paweł Jędrusik. Pan Dawid na tym motoambulansie pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach już od roku. To jeden z dwóch takich pojazdów, którymi dysponuje WPR. Wyjeżdża ratować życie średnio 5 razy dziennie i na miejsce zdarzenia dojeżdża szybciej niż zwykła karetka. Potrafi się przecisnąć w korkach, o wiele szybciej dojedzie na miejsce. Dwa, potrafi wjechać w miejsce, gdzie karetka czterokołowa nie da rady. Tutaj sytuacja przed chwilą, zdarzenie na autostradzie A4. W normalnych warunkach trzebałoby daleko objeżdżać do zjazdu. No tutaj motocykl jest na tyle mały, zwinny, że można było chodnikiem, kładką przejechać na motocyklu i być od razu po drugiej stronie autostrady, gdzie zyskaliśmy cenne minuty. Zyskać czas chcą też w Jaworznie i okolicach. Michał Kirker, mieszkaniec tego miasta, zgłosił do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego projekt zakupu motoambulansu dla Sosnowieckiego Pogotowia Ratunkowego. Oni by go wykorzystywali m.in. w Jaworznie oraz w powiecie zawierciańskim. On wygląda w ten sposób, że po prostu taki motoambulans ma w środku defibrylator, jest ratownik doświadczony, który wsiada i w pierwszej kolejności jedzie na miejsce zdarzenia. Ale żeby interwencji, czy to motoambulansu, czy tradycyjnych karetek było mniej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe zgłosiło też swój projekt. Ekobus specjalnej mocy ma uczyć mieszkańców pierwszej pomocy. Jego koszt to ponad 500 000 zł. Codziennie w dni robocze podjeżdżalibyśmy w miejsca publiczne, rozkładalibyśmy namiot, specjalny sprzęt i zachęcalibyśmy społeczeństwo do takiego krótkiego kursu pierwszej pomocy w formie przypomnienia, w jaki sposób prawidłowo udzielać tej pierwszej pomocy. Dlatego, że z pierwszą pomocą jest jak ze sztukami walki. Trzeba kodyfikować mięśnie po to, żeby w stresie automatycznie odpowiednio zareagować. Z kolei Maria Biernat z Tychów chciałaby zadbać o zdrowie psychiczne młodych ludzi, stąd pomysł na projekt PsychoEssa. W ramach tego programu będą kształceni, będą uczeni wychowawcy, nauczyciele, jak i również instruktorzy ZHP, jak reagować, jak rozpoznawać trudną sytuację człowieka młodego, lepiej poznać jego psychikę i w odpowiedni sposób reagować. To już 5. edycja wojewódzkiej edycji budżetu obywatelskiego. Głosować można łącznie na 113 projektów. I choć nazwa sugeruje, że dotyczą one całego regionu, to często w dużej mierze mogą być istotne dla konkretnego miasta. Stąd wynika niewielka różnica pomiędzy tymi budżetami miejskimi, które znamy od lat, że coś jest zlokalizowane tylko w naszym mieście, a wojewódzkimi, które dotyczą szerszego grona mieszkańców. Natomiast pula ekologiczna i pula regionalna pozwala tutaj oddać głosy w różnych obszarach. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej bośląskie.pl i potrwa do 12 września.